Fajnie, że pójdzie.
to daj mi kurtkę. Albo coś mi przynieś, przynieś mi coś. No i teraz zastępuję Łukasza. I wchodzę w filmowanie razem z komentarzem. Właśnie w akcji Tomasz Ziembikiewicz. Kapitalny skrót. Kapitalny skrót. Przypominam jeszcze raz, finał 123. Międzynarodowego Turnieju Rozwoju w Darek Cup Gerlitz, 4 grudnia 2016. Jesteśmy podczas finału. Na pierwszym planie Tomasz Ziembikiewicz, Bolesławiec, a w głębi weteran, 28-krotny triumfator mojego turnieju, Adam Pogiel ze Zgorzelca. Mówię po cichu, ponieważ jest ważny w meczu. Prawdopodobnie jest chyba po 5 w drugim secie. Pierwszego seta wygrał Tomek. A, brawo. Dzięki. Pierwszego seta wygrał Tomek w tiebreaku. A teraz nie wiem. Chyba jest drugi i chyba jest po 5. To dlatego chyba, ponieważ sam przed chwilą jeszcze grałem mecz. Dlatego przepraszam tutaj widzów, fanów i koneserów tenisa za tą nieścisłą informację, ale zaraz się wszystko wyjaśni. No, sprytny, jak to się skończy? Ajajaj, brawo Adam, brawo Tomasz. Spektakularna wymiana. Pomału sumując, 123 turniej bardzo mocno obsadzony. Wielu świetnie grających zawodników. No i finał mamy taki, że jednokrotny triumfator, czyli Tomek, gra z 27-krotnym triumfatorem. Banzy. Niesamowite. To było niesamowite. No tak się gra z biegaczami, a takim biegaczem właśnie jest Adam. Jak się już przyspiesza piłkę, to trzeba ją do końca, żeby była skuteczna. Czasem mocne dwa super uderzenia nic nie dają, jeżeli się to trzecie psuje. Genialnie, wybiegany jest niesamowicie. Wariaci. Wielki szacunek Adam Bukiel. Wielki szacunek Tomasz Ziembikiewicz. Piękny tenis. Niesamowita wymiana. I powiem tylko, że Eurosporta zarejestrował. What the fuck is going on, dude? Niesamowite. Kurwa, piłka na gębę. Mogę spytać o wynik, Tomasz? 6-5, 5-6. 6-5 dla ciebie, ja. I równowaga. Okej, dziękuję. No dobrze. To pomyliłem się tylko, bo powiedziałem, że po 5. Czyli Adam serwuje, żeby pozostać w secie, a tym samym w meczu. Ale byliśmy świadkiem kapitalnej wymiany, kapitalnej obrony Adama Masakritos. Z obrony atak. Tak. No i mamy tiebreaka drugiego seta. Był tiebreak w pierwszym secie, mamy tiebreak drugiego seta. A ja się tylko mogę cieszyć, że Eurosport jest cały czas z nami. Możemy rejestrować ten fantastyczny finał. Przypomnę, finał 123. Międzynarodowego Turnieju Rozwoju w Darek Cup. Przypominam, tiebreak tak zwany martwy, czyli 7 punkt rozstrzyga, serwuje Tomasz Ziembikiewicz.
O, ładny slajs. No i teraz możemy zadać sobie pytanie, czy będzie to jedyny tiebreak tego meczu? Czy może się zdarzyć, że będziemy świadkami jeszcze jednego tiebreaka? Z tym, że liczonego do 10, czyli tak zwany mistrzowski tiebreak. Jak to się ułoży? Zaraz zobaczymy. Podwójny błąd Tomka. Szkoda, bo tam się nic nie działo. Adam bardziej lubi, to tak zawsze jest z defensorami, że lepiej jest z dobiegu bronić się, bądź kontrapańcza, czyli kontrować z dobiegu. Z miejsca balans ciała nie bierze udziału w uderzeniu. Wtedy jest bardzo, bardzo ciężko. Wbrew pozorom. Wydawałoby się, że lepiej by poganiać go. No ale to moja taka analiza. Po jeden. Ajajajaj, to taki kurczę nieudany ten return. Może za szybko, może za mocno. Ale prawdopodobnie za wcześnie. Za wcześnie, za bardzo z przodu piła. 1-2. Pierwszy serwis nie wchodzi. No cześć, Matusz. Gra teraz Adam Wójcie z takim ciągiem, że on się liczy. 2-2. Bardzo fajny finał. 1-0 jest dla tego Tomka. I teraz jest tiebreak drugi. Do obejrzenia na Eurosporcie za 3 dni. Jutro autrybucja. No, znowu taka akcja była. On jest pewny, on był pewny, że on gra jutro z tobą. Bo już tak mówię, że się jadę szybciej, bo jutro gram kurde z Maciem, żeby nie było jadę. Kurde, już zgubiłem się. 3-2 prowadził Tomek, teraz nie wiem. Zaraz się dowiemy, jak to. Ile w tabieku? 4-2, tak? 4-2. SMS-em, no, SMS-em, że będę na policzonym. Dobra. 4-2, Tomasz? Okej. Okay. No wyjątkowo nie robią zmiany stron, doszli razem do porozumienia. Nie, jeszcze raz chyba, jeszcze raz Adam. Nie, już jest zamknięta na górę. A, to, a nie, tu Westerwa to może zamówić. Dwa, cztery. Adam Bukiel, drugi serwis. Cztery-trzy. Pięć-trzy. Nie da rady nic zrobić. Brawo. Sześć-trzy. Mamy trzy piłki meczowe. Tomek Ziembikiewicz, Bolesławiec.
Wow, wow, wow. Game set match, niesamowicie. Tomek Ziemikiewicz w Bolesławie. Drugi triumf, drugi tytuł w międzynarodowym turnieju Rosenhof Darek Cup. Dwa tiebreaki, kurde. Co za finał. Gratulacje. Drugi tytuł. Tomek Ziemikiewicz. Gratulacje. Super dobrej, mocnej gry, Adam. Wielki szacun. Na gorąco? Na gorąco? No fajnie, zadowolony jestem z tego finału. No akcje tutaj. Z turnieju. No i co mogę powiedzieć? Tylko jestem zły na siebie z jednego powodu. Tak? Bo plan był w finale, żeby utrzymać swój serwis. Jeden przegrałem. Aha. No tak, dwa tiebreaki. To rzeczywiście to było, kurde. Tak. Ale fajnie. Ja. Duże postępy Tomek zrobił. Strasznie duże, jak od ostatniego razu graliśmy. No przypomnę, że na Facebooka rzuciłem jakiś wasz mecz, finał, gdzie był tam wywiad chyba 2014 czy jakoś, tak? No, chyba, no gdzieś 3 lata. Dopiero później chyba Tomasz wygrał, później dopiero wygrał. A, w finale z niejakim Darkiem Guziołkiem chyba. Tak, tak. Ja. Twoje jakieś resume po meczu? No, jestem zadowolony trochę, brak regularności, ale tak swój plan wykonałem, co miałem zadanie. Cieszę się, że wygrałem drugi raz ten turniej. Okay. Adam trochę stawia mi opory, no musiałem trochę walczyć. Dwa tiebreaki? Tak. Tam ostry opór. No. Widziałem, tutaj akcje zostały rejestrowane przez Eurosport. Działo się na korcie. Okej, okay. Spotkamy się jeszcze na ceremonii, także szacunek i jeszcze raz super, super finał to był. Dziękuję, gratulacje. Tomasz, Adam.